Każdy mecz Walencji, czy w hiszpańskiej Primera División, czy w Lidze Mistrzów, to jest wielkie święto dla tego regionu, to jest wielkie święto dla Estadio Mestalla, bo Walencja potrafi czarować. To pierwszy gol zdobyty przez gospodarzy. 10. minuta gry, świetne zagranie Pablo Aymara i bramka zdobyta przez Johna Kerry'ego. Trwają dyskusje, kto powinien grać jako ten wysunięty napastnik, czy John Kerry, czy Salva Ballesta, czy Juan Sanchez. No, ostatnio stawia Rafa Benitez właśnie na Johna Kerry'ego i spłaca ten kredyt zaufania gigant z Norwegii. Kolejny atak gospodarzy, znów ładne dośrodkowanie i John Kerry'ego, piękne strącenie piłki głową, jeszcze piłka po koźle. 2-0 dla Walencji w 13 minucie gry. A więc bardzo szybko pokonany dwukrotnie przez graczy gospodarzy Pascal Cybelwierer. 17 minuta spotkania, było już 3-0. Na listę strzelców wpisuje się Fabio Aurelio. Tym razem w roli asystenta John Kerry, a więc umie nie tylko strzelić, umie także dograć piłkę. Widzą Państwo, że tutaj jeszcze więcej kałuż, jeszcze więcej opadów deszczu niż w deszczowej Anglii. 4-0 dla gospodarzy w 28 minucie. To jest kolejny z defensywnych pomocników, który świetnie potrafi kończyć akcję, czy to strzałem głową, czy nogą. Ruben Baraja, 4-0 dla drużyny Walencji. Początek drugiej części meczu. Jeszcze chyba myślami w szatni byli gracze Rafy Beniteza, bowiem szybko zdobyta bramka przez Argentyńczyka Julio Hernana Rossiego. To drugi gol Rossiego w barwach Bazylei w Lidze Mistrzów w tym sezonie. No, ale piłkarze Bazylei, którzy przed tym spotkaniem mieli na koncie 4 punkty, nie marzyli nawet o remisie na Estadio Mestalla po tej fatalnej pierwszej połowie. Tak pada 5. gol dla gospodarzy. Źle odbita piłka przez bramkarza Pascala Cybelwierera i na listę strzelców wpisuje się Argentyńczyk Pablo Aymar. Świetnie wybiegał, wyprzedził obrońcę drużyny Bazylei. 5-1 dla Walencji. Jeszcze jedna szarża Johna Kerry'ego. Kerry'ego świetnie znalazł partnera na 6-1 podwyższył mista. Zwykle w roli jokera, zwykle w roli zmiennika pojawia się na placu gry mista, ale także bardzo skuteczny gracz. Ostatnia bramka tego meczu, przepiękna. Kapitalny techniczny lob Hakana Yakina. Grad bramek na Estadio Mestalla, 6-2. Zwycięża drużyna prowadzona przez Rafę Beniteza. Padało z nieba i padały też bramki na obiekcie Walencji. No, trzeba powiedzieć bardzo o